Sponsorem jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Thank you.
Randa Sata-Ząbek, strzelca bramki dla PGE KPRM Gryfino.
Ząbka. Nieprzepisowo zatrzymywany Kamil Kostrzewa, za co sędziowie podyktowali rzut karny. Egzekutowany Radosław Jarząbek. Trygla za to przekazał się Damian Nawrosa na bramce Tytanów. Spokojnie, wszyscy. Osaj!
trzecia bramka Norberta Becha. Port zaraz poprosił Marco Sierkiewicz.
Konitkowskiego. Trzy bramkowe prowadzenie będzie rozdział. Thank you.
dzisiejszym spotkaniu. Jednobramkowe prowadzenie Tytanów. Thank you.
Niestety.
żeby zinterpretowali, że Rafał Łasko przy rzucie trafi bramkarza w twarz, za co został wykluczony na 2 minuty. Może niech mu za kole obetnie, to nie dostanie. Lewo, prawa!
związku z czym wykluczeniem zawodnik z numerem 40 jako Tomka. Tego zawodnika nie zobaczymy już na parkiecie, na boisku. Osiem trafień na koncie Filipa Minkowskiego w dzisiejszym spotkaniu. Utrzymuje się trzybramkowe prowadzenie gości. Thank you.
Pas! Pas!
balet, nie, gości się obraca. A o czas prosi szkoleniowiec. Pamiętaj! Nie ma.
na 15. Skrzydło. Dobra.
Pojebawszy. Na 2 minuty na ławce kar usiąść musiał Jakub Gackowski z numerem 13. Którego w dzisiejszym spotkaniu jest już 9 trafień dla gryfińskiej drużyny oczywiście. Thank you.
No proszę Państwa, miejmy nadzieję, że wszystko się skoczy jak najlepiej dla Filipa. Oczywiście przerwa potrwa tyle, ile musi potrwać. Czekamy najprawdopodobniej na przybycie tutaj ambulansu. Tutaj korzystając z okazji, chociaż wiadomo, że to przykra okazja, ale przypominam, że kolejne spotkanie z udziałem naszych szczypionistów pożegnalne w tym sezonie odbędzie się w sobotę 6 maja o godzinie 18. Naszym rywalem będzie drużyna Gwardii Koszalin, która obecnie jest wicemistrzem rozgrywek. Także mocny akcent na zakończenie sezonu 2022-2023. Bez względu na wynik dzisiejszego spotkania, jak i rezultat pozostałych dwóch spotkań, które nas czekają, nasza drużyna nadal będzie występować w tej klasie rozgrywkowej. Zresztą tak jak i pozostałe drużyny, które rywalizują w ramach pierwszej ligi grupy A piłki ręcznej mężczyzn. Przypomnijmy jeszcze raz tabelę w takim razie. Na miejscu... Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Oczywiście tego typu urazy wymagają wnikliwej analizy, sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. Z urazami tego typu nie ma żartów. Brawo! 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 Brawo!
Pomóż, pomóż, rozmawiaj! I rzut karny dla nas. Teraz trzeci skutecznie jako egzekutor rzutów karnych. To Rafał Lasko. Prawie równo. No to co?